Witam Państwa na kolejnym filmie Teocentryzmu. Dzisiaj mamy start wahadłowców. No i ktoś by mógł zadać pytanie, co ma to wspólnego z niebocentryzmem? Otóż ma i to bardzo dużo, a wręcz zobaczymy zdjęcia, które nam pokazują, jaki to jest dowód wręcz spektakularny. Ale musimy tutaj wprowadzić trochę powtórki z poprzednich filmów. I co my chcemy powiedzieć? Słońce w niebocentryzmie porusza się do góry, kiedy jest zachód słońca. Praktycznie od zenitu ono się porusza już do góry, natomiast my widzimy je jako obniżające się do horyzontu i znikające za horyzontem. Czyli realnie jest na odwrót, ale my widzimy zupełnie inaczej. Zaraz nam się to przyda. Mamy jeszcze drugi przypadek. O, mamy drugi przypadek. Okręty. Okręty, które znikają za horyzontem. Wydaje się nam, że one znikają za krawędzią Ziemi. Realnie płyną do góry. To też nam się przyda za chwilę. O, tu mamy start wahadłowca. Nabiera wysokości i oddala się od nas. Idziemy dalej. Ale widzimy, że on tutaj, gdzie jest kursor, nadal nabiera wysokości i oddala się od nas. Dokładnie zachowuje się jak Słońce i jak okręty. Proszę zwrócić uwagę. Jak zachowuje się wahadłowiec? Jak go widzimy? On się zaraz nam tutaj do horyzontu będzie przybliżał, ale realnie on się oddala i nabiera wysokości. Popatrzmy na następne zdjęcie. Tutaj nadal nabiera wysokości. Do orbity jeszcze ma bardzo daleko. To jest około godziny, jak podaje Wikipedia. To są pierwsze minuty lotu. Idziemy dalej. Proszę bardzo, ja tutaj już daję kursor. Gdzieś tutaj gdzie się kończy, o, w tym momencie. I co my tu widzimy? On nabiera wysokości i się od nas oddala. A jak go widzimy? Widzimy, że zaraz nam zniknie za horyzontem. Dokładnie tak samo jak Słońce, jak horyzont. Tylko pytanie, kto nam to powiedział, że Słońce stoi, a Ziemia się obraca? To jest właśnie problem. Praktycznie nie ma problemu. Słońce się rusza, a Ziemia stoi. Bo żyjemy w środku Ziemi. W kuli. Ale zaraz do tego powoli dojdziemy. Mamy jeszcze tutaj takie klasyczne zdjęcie, które znamy. Słońce, kiedy zachodzi za horyzont, czyli obniża swój lot, tak realnie ono się już od zenitu idzie do góry i chowa się za jądro wszechświata. Czyli to, co widzimy normalnie, realnie jest na odwrót. Tutaj możemy zobaczyć na tym filmie, on będzie zalinkowany. Jak to wygląda w nocy? Dokładnie ta sama zasada. Możemy sobie to prześledzić. Jeszcze jakbyśmy tak, no, poczekali chwilę, gdybyśmy byli w naturze, to byśmy zobaczyli, jak znika za horyzontem ten wahadłowiec. A to jest tabela pokazująca w tych 4 minutach, jak on nabiera wysokości. To jest tabelka zrobiona na podstawie narratora filmu, oficjalnego filmu NASA, który jest zalinkowany pod tym filmem. Teraz czas na wnioski. Star wahadłowca i widziany jego tor lotu z Ziemi już po paru minutach jako nurkujący jest prostym dowodem. Pierwsze, likwidującym tak zwany układ słoneczny, czyli Słońce widzimy jako będące w ruchu i oddalające się od nas, które unosi się w górę już od momentu swojego zenitu do całkowitego zniknięcia za horyzontem. Drugie, potwierdzającym po raz kolejny zasady niebocentryzmu, geodezyjne, jak i optyczne. Kiedy Słońce widzimy zachodzące za horyzont, to tak naprawdę ono unosi się do góry i chowa za niebiosa niebios. Inaczej jądro wszechświata. Trzecie, okręty znikające za horyzontem, tak samo jak Słońce,
płyną do góry i znikają za nim. Krótko mówiąc, żyjemy w kuli, a nie na kuli. Dziękuję Państwu za uwagę. To było na tyle. Natomiast powiem ciekawostkę. Ten film zrobiłem na szybkiego i to jest też materiał nadesłany, ponieważ jest duże zainteresowanie niebocentryzmem. No i szykuję szereg filmów. Miałem zrobić planowo grawitację i kwestie, jak funkcjonuje obrotowe niebo, ale ten temat jakby, ten materiał zdjęciowo-filmowy jakby przebił te moje plany, ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Także dziękuję za uwagę i do następnych filmów.